Ja przyjechałem na 3 dni. Tak o zobaczyć, bo mnie kolega namówił. I tak 20 lat. Idę do sklepu coś do picia kupić. 20 par lat temu to były jeszcze inne czasy. Inaczej się ludzie zachowywali, no i odbierali ich dosyć dziwnie. Z perspektywy czasu, patrząc na ten nasz pierwszy krok, no to on był szalony. Ta nasza siła polegała na tym, że byliśmy grupą. Instytut Przemiany Czasu w Przestrzeń to jest takie miejsce, gdzie właśnie czas zamienia się w przestrzeń, no najprościej rzecz ujmując. To jest jedno właśnie z tych poetyckich określeń, które tutaj powstały na początku, jak tutaj się pojawiliśmy i zaczęliśmy w ogóle nazywać to miejsce i go oswajać. To właśnie powstało Międzyplanetarne Królestwo Sztuki. Twór taki bardzo poetycki, ale też bardzo realny, czyli nazywamy tak tą falę nowoosadnictwa, która tutaj napłynęła, czyli artystów, ekorolników, ludzi, którzy chcą tutaj mieszkać. Ja jestem z wykształcenia mechanikiem samochodowym i kierowcą. Ja też. I dla teatru, czyli tam, gdzie i Miałka, i Wiktor, byłem kierowcą. Takie najważniejsze rzeczy, które ja pamiętam z Miałką, to są takie, że zawsze była przejęta fundacja. Żarty jakieś, jako tak? Taką... Idę po piwo. Na początku, kiedy się Miałka tu sprowadziła, byli postrzegani no, w sumie jako dziwacy. Ogólnie, bo to była no, odmienna, znaczy się, no nie kultura może tyle, co zachowanie, ubranie się, bo tutaj wiadomo jest wioska, no 20 par lat temu to były jeszcze inne czasy, a no, wówczas na wiosce mieszkało więcej starszych osób. No i te osoby starsze nie potrafiły sobie wyobrazić tego, jak młodzież może sobie sama tak balować, że tak powiem. A jakie pytania i odpowiedzi macie też? Zaczęło się od tego, że byliśmy studentami Wrocławskiej Szkoły Teatralnej Wydział Lalkarski i na pierwszym roku założyliśmy teatr Klinika Lalek. I z tym teatrem jeździliśmy od razu po różnych festiwalach i w Polsce i za granicą. Pobębnić raz na tydzień, no. Tam no czegoż nie, no ale nie dzień w dzień tym bębnem, że to aż głowa puchnie. No. Mieliśmy już wtedy taką wizję, że poza tym, że teatr, to gdzieś właśnie w okolicznościach przyrody pięknych zrobić jakieś takie centrum kultury. Ja się wstydzę nawet powtarzać to co się tam dzieje. Jak oni się tarzali w jakimś balii, w farbach i na ściany to wszystko. Odbitki robili z siebie. A wiecie, kiedy mi się najbardziej Jemiałka spodobała? Nie dam ci. Macha, kurwa, właśnie. Ja mój papieros, to se skończy. Kurwa. Kiedy wróciła kiedyś z Pragi. A to dawno temu. No ciebie to nie było na świecie. O, wróciła łysa. Wróciła łysa. Nie wiem, co tam było. Ale gdzieś tam mieli jakąś akcję w ambasadzie, albo nie wiem której, chyba polskiej, albo coś tam. To, że kormorany tam wyjadały, tam na drzewka były powieszone jakieś, to jest opowiadam, znam tylko, wyżerali, no,
A niemiałka przyjechała łysa, tylko z takim jakimś kucykiem z tyłu. No, się tak zdziwiłem, to kurde niemiałka. Zamieszkaliśmy w Wolimierzu i zaczęliśmy remontować karczmę, która niestety po roku spłonęła. We wsi była też stacja opuszczona, kolejowa, w której obecnie jesteśmy. Niestety nie dało się jej wyrwać od PKP. Natomiast po 2 latach mieszkania nagle patrzymy, a ktoś ją rozbiera. Dzięki interwencji u konserwatora zabytków udało się ocalić. No i naprawialiśmy ruinę, którą też była na początku. Bez okien, bez drzwi, bez piecy, bez wody, prądu i tak dalej. Także remont trwa dalej i będzie trwał. Nazywam się Wiktoria. Wiktoria Wiktorczyk. Jestem jeszcze studentką, niestety na razie mieszkającą poza Wolimierzem. Sposób, w jaki my tutaj żyjemy, to jest trochę coś innego niż to, jak typowo ludzie wyobrażają sobie życie na wsi. Moi rodzice byli hipisami, więc im to przyszło łatwo i na pewno zmagali się tutaj z niejedną trudnością. Dla mnie najważniejsze jest, żeby móc zapraszać i ludzi do siebie i móc ich gościć. Ja uwielbiam gościć, więc no, marzenie, taki wielki dom, do którego może przyjechać mnóstwo przyjaciół, w którym na starość, mam nadzieję, będzie wiejskie rancho emerytalnej rozpusty. Nie jesteśmy żadną komuną czy coś, ale na pewno jest spora społeczność, która się lubi i rozumie. Życie drożeje z każdym dniem i ceny w restauracjach osiągnęły już poziom kosmiczny. Malarze i inni przedstawiciele wolnych zawodów piją zazwyczaj w swoich studiach i pracowniach, z których bez przerwy dochodzi brzęk kieliszków. Najlepsze popijawy odbywają się jednak na wsi, z dala od miejskiego zgiełku. Wszystko odbywa się z uczuciem, powoli. Śpiewa się ludowe piosenki i rozmawia bez przerwy. Zorganizowała chór i orkiestrę muzyki dawnej. I odbył się w kościele. I dziewczyny tam ze Świeradowa, to młodzieżowy taki zespół, tam lira korbowa. Czy tasa tam takiego, raz dwa. Tam. Tasa raz dwa. Nie o to chodziło. I po raz pierwszy widziałem, że ludzie wstali, jak we Włoszech, nie? Że w kościele klaszczą. Bo no to się raczej nie ten. I tak to było tutaj. To Jemiałka zorganizowała właśnie koncert muzyki. Siesta, była siesta. Przybycie Jemiałki tutaj zmieniło sporo na wiosce. Pod tym względem, że ściągnęło to sporo osób, no bo w sumie wioska była przeznaczona do wypustoszenia. Burmistrz w tamtym roku stwierdził, że nie mieli żadnych planów w stosunku co do Wolimierza, bo był przeznaczony na naturalną śmierć. Kto by pomyślał, że w tym tutaj kościele śpiewał już wcześniej? Na stacji również. Był Sześciak, był Maleńczuk. Maleńczuk? Maleńczuk? Nie pamiętam. Był Maleńczuk wtedy. Może mnie był, bo ja nie wszystkie imprezy chodzę, także. Przyjechał w zbroi koleś, nie, w zbroi ty. Do kościółka, nie Maleńczuk. No właśnie widzisz, ja też wiem, że Maleńczuka tu nie było. Trafiliśmy tutaj na tereny, gdzie ludzie po wojnie zostali zmuszeni, żeby tutaj mieszkać. Wylądowaliśmy w takim miejscu, które zostało pozbawione kultury. Oj, do panicja. Trzeba było właśnie tą kulturę jakoś tak pomału tutaj kreować, co było bardzo fajne. My zawsze byliśmy uważani, ludzie, którzy przyjechali, jako dziwaki. Ja byłem jako czubek, tak mnie nazywali. No ale jakoś trzeba się integrować, ale to ciężko jest z integracją. Jaśnie panem jesteś, widzę.
Kurwa, nie jak ta zgadać z sobą. Niestety, poza sielanką, którą tutaj mamy, i poza tworzeniem, co najchętniej robimy, atakuje nas też z zewnątrz ta straszna cywilizacja. Chcą nam tutaj rozbierać te nasze przepiękne góry, szukać uranu. Po to, żeby postawić gdzieś tam, gdzie też ludzie nie chcą, elektrownię atomową. Jest temat, który jest ważny i to nie tylko dla Polski, ale już dla całego świata. Bo jest to temat genetycznie modyfikowanych organizmów. Jest to temat jeszcze ważniejszy niż ten uran, bo GMO jest to coś, co jak się raz rozprzestrzenia do przyrody, to jest zupełnie niekontrolowane. Ja oczywiście nie chciałabym się tym wszystkim zajmować, bo mnie nie interesuje w ogóle walka. Tylko właśnie tworzenie, zakładanie ogrodów, zakładanie małych społeczności lokalnych. Kurwa. Tak to przyszłość, jeżeli by chodziło, to no nie mam za bardzo, nie wiem co robić. Nie wiem, co nie pomogę, w jaki sposób, Mogę w odwiedziny przyjść najwyżej, pogadać chwilę. A tak to tam. Rzadko bywam na stacji w ogóle. To jakoś tak przestałem udzielać się przy klince lalek. Co kurde robi? Poszedł pewnie do mnie. A mnie do mnie.